Traktory, rzecz pożyteczna, ale na podmokłych terenach PGR Roztoki grzęzną w błocie. Prace polne trzeba by w tym okresie przeprowadzać jak za piasta, gdyby nie gawrony i antki. To imiona dwóch typów samolotów, które są używane w naszych eskadrach rolniczych. Teraz sezon na rozpylanie nawozów sztucznych. Samolot wykonuje pracę kilkudziesięciu ciągników i maszyn rolniczych. Roztoki liczą 600 hektarów. Nawożenie tych pól trwałoby 2 miesiące. Antki i gawrony załatwią to w ciągu 3 dni.